Zatem. Jak sobie zacząłem zadawać pytanie, gdzie ja tu znajdę pieniądze, a nie pracę, to pomyślałem sobie tak, widocznie muszę założyć firmę. Takie było moje początkowe myślenie. Ale zaraz za tym poszła myśl, zaraz, zaraz, przecież ja już mam firmę. Jeśli o tym nie wiecie, to ja wam uprzejmie donoszę, wy też macie firmy, wszyscy, otworzone firmy. Moja firma nie nazywa się jakoś tam, ona się nazywa Kamil Molczyk, to jest moja firma. I wasza tak samo. Znaczy nie Kamil Molczyk, odpowiednio, tak? I jeśli chcecie być odpowiedzialnym szefem waszych firm, to musicie myśleć jak przedsiębiorca odnośnie siebie, odnośnie swojej firmy. Musicie być, uwaga, odpowiedzialnym szefem swojej firmy. Musicie najlepiej jak najrychlej, najlepiej zaraz po tym wykładzie, pójść do lustra, popatrzeć w to lustro i powiedzieć: rozumiem, że jestem szefem twojej firmy. Rozumiem, że jestem odpowiedzialny, i teraz uwaga, za wszystkie sukcesy, ale i wszystkie porażki twojej firmy. Patrząc w lustro. Bo kolejna wkrętka, którą jako taka nasza niestety przywara narodowa. My mówimy bardzo często tak, mówimy, myślimy nawet. No przecież ja nie jestem winny, to oni są winni, że mi się nie udało. Znacie to ze swojego życia? Bardzo często, może nie z waszych działań, ale no popatrzcie tak na wasze otoczenie, środowisko. Bardzo często ludzie w ten sposób uciekają od odpowiedzialności. Że, no to jest w psychologii już opisane, już prace doktorskie na ten temat były napisane. Wycinamy rzeczy negatywne ze swojego mózgu, to jest jasne, tak? I zastępujemy je, musimy sobie jakoś to wszystko przetłumaczyć. No więc oczywiście, że ja nie jestem nieudacznik, tylko to oni są winni, że mi się nie udało. No, to jest jasne. Natomiast ja wam serdecznie polecam, byście zawsze, ale to zawsze winili siebie. Nieważne, jaka jest prawda, oczywiście. Ale widzicie, to jest bardzo istotne. Jeśli kiedykolwiek w waszym życiu zwalicie winę na kogoś innego, to już przegraliście. To jest najkrótsza droga do rosnących frustracji i po prostu przegrania swojego życia. A wzięcie winy na siebie, nieważne jaka jest prawda, czy rzeczywiście jestem winny, czy to ktoś tam, coś tam, pozwala nam coś zrobić z tym tematem. Pozwala wam nie popadać w jakieś rosnące frustracje i odruch sierocy, tylko po prostu, okej, jestem winny, moja wina, dobra, co z tym teraz robić? Nie? Jeżeli zwalę winę na siebie, to mogę coś z tym zrobić, to jest oczywiste.